Dzień dobry, Tomasz Świstek, IGP Polska. Dziś jesteśmy w Małocinie. Mamy przyjemność zobaczyć naszą całą kolekcję odmian kukurydzy. Za moimi plecami odmiana Kodizuk, odmiana, która rewelacyjnie sprawdza się na kiszonkę. Poza tym zobaczymy jeszcze pozostałe odmiany. Jest to najnowsza genetyka, którą Państwu omówimy. Tutaj będziemy mieli swobodnie dojrzewany, wczesny, bardzo duży plon, ładna kolba. Myślę, że to będzie taki hit plonowania na tych poletkach. Panie Tomku, no muszę Pana wykorzystać tutaj fizycznie. Kilogram rozdrabniamy, przerzucamy na sita. Sita. I tutaj to rozdrobnienie. No my walczymy o to i też jeszcze występują problemy, że ten materiał, który zakiszamy, powinien być bardzo dobrze rozdrobniony. Dlaczego? No bo ziarenko, żeby było przez zwierzę, albo inaczej skrobia zawarta w ziarnie, żeby była przez zwierzę wykorzystana, to ziarno musi być uszkodzone. No bo enzymy muszą do tej skrobi dotrzeć, żeby wykorzystały. W przeciwnym razie widzimy to później ziarna w kale. Przy czym, Szanowni Państwo, znowu, kiedyś wystarczyło, że ziarno żeśmy na pół przecięli u tych starych krówek i w zupełności wystarczyło. Teraz często Państwo się pytacie, co jest, że kawałek ziarenka się pojawia, prawda? No bo to ziarno musi być dobrze rozdrobnione. Ono nie może być przecięte na pół i powiedziane, dobra, mam ziarno rozdrobnione. Tak szybko przechodzi ta treść przez przewód pokarmowy krowy, że ziarno przecięte na pół bardzo często wylatuje w kale, bo nie jest przez zwierzę wykorzystane. Dlatego ono musi być zgniecione, porządnie zgniecione i wtedy dopiero zwierzę wykorzysta. Cieszymy się, że nasze odmiany sprawdzają się w suszy i w idealnych warunkach. Mam nadzieję, że odmiany, które tutaj przedstawimy, trafią do serc Państwa.